Cześć! Nagrywam to nagranie z dość nietypowego miejsca, żeby pokazać, jak działa niesamowite zjawisko. Jestem właśnie przed wejściem na siłownię i czeka tutaj na mnie wybór, czy wybrać schody, czy windę. Siłownia jest na drugim piętrze, więc trzeba się tutaj mocno zastanowić. Ja tutaj chodzę bardzo często, więc już doskonale wiem, ile zajmuje wejście schodami, a ile zjazd windą, czy wjazd windą. Schody są mniej więcej 2 razy szybsze. Zanim winda wjedzie na samą górę, zamkną się te drzwi, wjedzie i się otworzą, to ja praktycznie jestem w stanie wejść i zejść schodami, więc pod względem oszczędności czasu wybór jest oczywisty. A mimo to większość ludzi, o ile praktycznie wszyscy, bo oprócz mnie i mojej dziewczyny nie widziałem ani jednego człowieka, który wybiera schody zamiast windy, właśnie wszyscy jeżdżą windą. Ale przecież to jest siłownia. Ci sami ludzie, którzy teraz tracą czas, żeby wjechać windą, czekają, aż ona zjedzie z samej góry na dół, często nieraz. Później wchodzą na bieżnię, wchodzą na jakiś orbitrek i tak robią jakiś wysiłek fizyczny. Przecież to nie ma sensu, to się nie trzyma kupy. Więc dlaczego tak się dzieje? Dlaczego rozsądni ludzie postępują w irracjonalny sposób? Dlatego, że tego oni się na tym nie zastanawiają. To jest właśnie idealny przykład nawyku. Widzą windę? Okej, to idziemy do windy, bo się przyzwyczaili. Jest wskazówka, jest działanie. Zatem pierwszym krokiem do wykorzenienia jakiegokolwiek złego nawyku jest po prostu uświadomienie sobie, że go masz, że niektóre działania, które robisz, które wykonujesz regularnie, być może nie są koniecznie dla ciebie dobre. Drugim krokiem jest uświadomienie sobie czynności takiego aktywatora, który poprzedza jakiś zły nawyk, którego chcesz się pozbyć. Idealnym przykładem jest historia kobiety, o której przeczytałem w jednej z książek o nawykach, która obgryzała paznokcie. Obgryzała je na tyle mocno, że ona prawie ich już nie miała. Ona się bardzo tego wstydziła, zawsze chowała przy sobie ręce, tak żeby znajomi i inni ludzie nie mogli widzieć, w jakim stanie są jej paznokcie. Próbowała smarować też te paznokcie jakimś takim preparatem, który sprawiał, że one mają gorzki smak, ale to nic nie pomagało. Dopiero kiedy zgłosiła się o pomoc, lekarz zalecił jej wyłapać, jaka jest taka wskazówka, właśnie ten aktywator, który sprawia, że potem zaczyna obgryzać paznokcie. I kobieta stwierdziła, że czuje coś takiego jak takie mrowienie w palcach, zanim się coś takiego wydarzy i po prostu nie może jej powstrzymać, żeby tych paznokci zacząć nie obgryzać. Ale tak naprawdę ona zdała sobie sprawę z tego dopiero wtedy, kiedy zaczęła się nad tym zastanawiać i szukać tego aktywatora nawyku. Więc jej zadaniem było teraz wyłapywać właśnie wszystkie takie sytuacje, kiedy swędzą ją te paznokcie i po prostu to zapisywać, być świadomym tej wcześniejszej czynności. Kiedy ona zaczęła być czujna tego i po prostu zaczęła się pilnować, zaznaczała sobie w swoim notatniku, że właśnie w tym momencie poczułam, że muszę zacząć obgryzać paznokcie. I sam fakt uświadomienia sobie tego i znalezienia tego aktywatora sprawił, że już tego obgryzania paznokci było coraz mniej. I na tym właściwie polega cały ten mechanizm. Kiedy uświadomisz sobie, jaki jest twój zły nawyk, którego chcesz się pozbyć, później uświadomisz sobie, jaki jest ten aktywator i będziesz świadomy, kiedy po prostu zachce ci się robić tego złego nawyku, cokolwiek by to nie było. I ostatnim krokiem jest zastąpienie tej czynności w momencie, kiedy ten aktywator już jest. W przypadku tej kobiety było to po prostu zaznaczanie sobie w notatniku, że pokonała pokusę. I to dawało jej na tyle satysfakcji, że sama czynność zaznaczania była dla niej lepsza niż obgryzanie tych paznokci i udało jej się pokonać swój nauk czy swój zły nawyk. I to wszystko było w takim mega telegraficznym skrócie o tym, jak pokonać złe nawyki, jak sobie z nimi radzić. Dużo więcej będę mówił na ten temat w moim najnowszym kursie Rok Zmian. I tutaj mam do Ciebie ogromną prośbę. Kurs w dużej części składa się przede wszystkim z webinarów, comiesięcznych webinarów. Skoro trwa rok, to będzie ich aż 12. Za chwilę przedstawię Ci listę webinarów, które się pojawią i chciałbym, żebyś wybrał jeden pierwszy, który według Ciebie będzie najcenniejszy dla Ciebie. Dlaczego? Bo pierwszy miesiąc tego kursu będzie za złotówkę. Więc jeżeli jesteś w stanie poświęcić swoją złotówkę na obejrzenie jednego z tych webinarów, to będziesz miał wpływ na to, który temat to będzie i nawet jeżeli nie kupisz całego kursu, to przez ten pierwszy miesiąc będziesz miał dostęp do 4 takich obszernych nagrań po tygodniu, które się pojawiają co tydzień i tego jednego webinaru. Dlatego proszę Cię, zerknij teraz na listę webinarów, która zaraz pojawi Ci się
na ekranie. Zastanów się, który temat jest dla Ciebie najciekawszy i napisz mi o tym w komentarzu pod tym filmem. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. A ja dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia. Teraz przeczytam tematy wszystkich webinarów w losowej kolejności. Jeżeli któryś z tych tematów Cię zainteresuje, to włącz pauzę, żeby zobaczyć dokładne rozwinięcie, o czym ten webinar jest. Gotowy? 1. Zbuduj głęboką pewność siebie małymi krokami. Wyjaśnienie procesu. 2. Jak zarabiać więcej pieniędzy? Zbuduj swoją własną strategię. 3. Cztery kroki do ponadprzeciętnej efektywności. 4. Potężna strategia, która uzdrowi Twoje relacje z ludźmi. 5. Zaprojektuj swoje wymarzone ciało małymi krokami. 6. Zniszcz stres, czyli jak zachować wewnętrzną harmonię w niesprzyjających okolicznościach. 7. Zaplanuj i załóż dochodowy biznes. 8. Namierz i zniszcz, czyli jak pozbyć się szkodliwych nawyków. 9. Bądź wyzwaniem, czyli o najważniejszym czynniku atrakcyjności. 10. Jesteś tym, co jesz, czyli budowanie nawyku zdrowej diety. Oprócz tego będą jeszcze dwa webinary, których tematów na razie nie zdradzam, bo będą one uzależnione od tego, jakie będą potrzeby uczestników kursu. Napiszcie mi proszę w komentarzach pod tym filmem, który z tych tematów jest dla Was najbardziej ciekawy. Temat webinaru, który będzie się cieszył największą popularnością, pojawi się jako pierwszy. Dzięki za uwagę i z góry dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy zdecydują się zagłosować. Pozdrawiam. Robert Marchew.